Bardzo serdecznie i gorąco witam. Mamy przed sobą kolejne rozważanie biblijne oparte na Starym i Nowym Testamencie, związane również z historią. Moi drodzy, w naszym kraju, w Polsce, przełom października i listopada to jest czas szczególny, związany przede wszystkim z kultem zmarłych. Będziemy obchodzili zaduszki, święto zmarłych, wszystkich świętych. Jest to czas, kiedy zdecydowana większość naszego narodu pamięcią wraca do swoich przodków, do swoich ojców, dziadów, pradziadów, do swoich bliskich, którzy odeszli, których już wśród nas nie ma. Oczywiście jest to związane z tym, że w naszym kraju, który w większości jest krajem katolickim, ludzie uważają, że istnieje jakaś forma życia po śmierci, że istnieje nieśmiertelna dusza, która w zależności od tego, jakie człowiek prowadził życie, udaje się albo do piekła, albo do nieba, albo do czyśćca, że w ogóle istnieje jakaś forma bytu po tej drugiej stronie. W różnych krajach, w różnych kulturach i religiach również jest bardzo mocno utrwalone przekonanie o dalszym życiu po życiu. Oczywiście może inaczej sobie to wyobrażają ludzie zamieszkujący inne obszary globu ziemskiego, ale w zasadzie zdecydowana większość jest przekonana, że coś po tej śmierci istnieje. Chciałbym dzisiaj przedstawić, jak wyobrażali sobie życie po śmierci Słowianie, nasi przodkowie, którzy we wczesnym średniowieczu zamieszkiwali nasze ziemie, Czechy, Ruś, a nawet tereny za Odrą. Słowianie, którzy praktykowali kult zmarłych, którzy mieli określone wierzenia dotyczące tego, co się dzieje dalej. Wiele z tych wierzeń i praktyk przeszło do naszych zwyczajów narodowych. W drugiej części naszego spotkania chciałbym porównać te wierzenia, te poglądy Słowian z tym, czego uczył Chrystus, prorocy i apostołowie na kartach Pisma Świętego. Oczywiście tą wędrówkę we wczesne średniowiecze, gdzie będziemy chcieli bliżej przyjrzeć się Słowianom, odbędziemy na tle biskupina. Oczywiście toczy się dyskusja, czy biskupin rzeczywiście był zamieszkały przez Słowian, czy przez Gotów, czy przez inne ludy. Tutaj opinie są podzielone. Może nie będzie to aż takie ważne. Poprzestańmy na Słowianach. Popatrzmy wobec tego na pierwsze zdjęcie. Okazuje się, że w 1933 roku, a więc przed II wojną światową, niedaleko Bydgoszczy, koło Żnina, we wsi Biskupin odkryto stary słowiański gród. Gród położony na wyspie jeziora Biskupin, który widzimy tutaj na zdjęciu. Zamieszkujący go we wczesnym średniowieczu Słowianie głęboko wierzyli w życie pozagrobowe. Praktykowali w związku z tym pewne ukształtowane rytuały pogrzebowe. Na przykład wiemy, że Słowianie czuwali przy marach i opłakiwali zmarłego. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. I tutaj na kolejnym zdjęciu widzimy, że ten dawny gród w Biskupinie otoczony był wałem drewniano-ziemnym. Kiedy zmarł ktoś wśród Słowian, powszechnym zwyczajem wśród nich było wynajmowanie
na czas uroczystości pogrzebowych płatnych kobiet. Nazywano je płaczkami lub narzekalnicami. Zadaniem płaczek i narzekalnic było czynienie nad zmarłym wielkiego lamentu, no i oczywiście narzekania przy jednoczesnym chwaleniu jego cnót, jego uczynków, prawda, tego, co w życiu osiągnął. Popatrzmy na kolejne zdjęcie, zanim powiemy sobie coś więcej. Na tym zdjęciu świetnie widać, jak dzięki konserwującym właściwościom podmokłego złoża oraz późniejszemu częściowemu zamuleniu zachowało się z grodu wiele jego drewnianych elementów. Zanim ustalił się wśród Słowian zwyczaj grzebania zmarłych, zwłoki przeważnie spalano. Spalano na stosach. Ciekawostką jest, że nasi sąsiedzi, czyli Słowianie wschodni, mieli zwyczaj spalać zwłoki umieszczane na stosie w łodzi. Popatrzmy dalej. No i znowu kolejne zdjęcie ukazuje zachowane resztki słowiańskiego biskupina. Wiemy, że popioły zmarłych Słowianie zbierali do popielnic. Co to były popielnice? To były takie gliniane garnki, właśnie ku temu służące. I te popielnice, te gliniane popielnice składali w jamie grobowej, nad którą sypali mogiłę lub też kurhan, czyli coś w rodzaju kopca. Ale są pewne źródła historyczne pochodzenia arabskiego wspominające, że w pewnych wypadkach popielnice z prochami nieboszczyka ustawiano na szczycie kurhanu. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Mamy tutaj zdjęcie, które ukazuje chociażby częściową rekonstrukcję grodu w biskupinie. Nestor był prawosławnym mnichem klasztoru peczerskiego w Kijowie na Rusi. Żył na przełomie XI-XII wieku. Był współautorem i redaktorem najstarszego wykładu dziejów Rusi pod tytułem Powieść doroczna. I tenże Nestor podaje, że niektóre plemiona słowiańskie stawiały popielnice z prochami zmarłego na słupach, na rozdrożach dróg, ścieżek. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy na zdjęciu od strony południowo-zachodniej znajdowała się brama długości 8 metrów, szerokości 3 metrów, zamykana dwuskrzydłowymi wrotami, nad którą wznosiła się wieża obronno-strażnicza. Kosmas to był pierwszy kronikarz czeski, znany nam pierwszy kronikarz czeski. Zmarł w 1125 roku, a więc Kosmas podaje, że na przykład Czesi na rozstajach dróg stawiali dla dusz zmarłych budki i domki. Z czasem, gdy w tej części słowiańszczyzny utrwalił się katolicyzm, zwyczaj ten nadal pozostał, ale zmienił swoją formę, dlatego że w tych budkach i domkach zaczęto umieszczać figurki Jezusa, Marii lub świętych. A więc wiemy już, skąd wziął się w naszym kraju obecny zwyczaj przydrożnych kapliczek.
Te budki i domki na rozstajach dróg i przy drogach pierwotnie za czasów słowiańskich były mieszkaniami dla dusz zmarłych. Potem stały się kapliczkami, gdzie umieszczano figurki Jezusa, Marii lub świętych. Popatrzmy dalej. Do wjazdu do grodu i bramy prowadził dębowy most długości 120 metrów. Zdarzały się też już od dawna wśród Słowian pochówki grzebalne, bez spalania zwłok na stosie. Zapanowały one powszechnie wśród Słowian z chwilą przyjęcia przez nich katolicyzmu. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Od zewnątrz, jak to widzimy na zdjęciu, wał obronny w biskupinie otoczony był falochronem składającym się z kilku do kilkunastu rzędów ostro zakończonych pali wbitych ukośnie w dno jeziora. Nieodzownym elementem słowiańskiej uroczystości pogrzebowej była uczta pogrzebowa. Słowiańska uczta pogrzebowa zwana była strawą, stypą lub tryzną. A więc dowiadujemy się, skąd wziął się obecnie praktykowany w naszym kraju zwyczaj styp pogrzebowych. To jest również pozostałość wierzeń, praktyk i religii naszych przodków Słowian. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Za falochronem otaczał osadę wał drewniano-ziemny o konstrukcji skrzyniowej, zrobiony czy zbudowany na zrąb z bierwion dębowych i podparty od wewnątrz słupami pionowymi. Czyli ten wał, ten mur tworzył jakby takie skrzynie, które wypełniano kamieniami i ziemią. Stypie towarzyszyły igrzyska na cześć zmarłego, a nawet zapasy szermierskie. I wspomina właśnie o tym Kosmas, pierwszy znany nam kronikarz czeski. Piszący także o tym, że odbywano też wtedy tańce obrzędowe z maskami na cześć zmarłego. Popatrzmy dalej. Mamy zbliżenie ukazujące rekonstrukcję bramy i wieży strażniczo-obronnej. Nasi przodkowie, Słowianie, bali się powrotu duszy zmarłego na ziemię. Oni wierzyli, że człowiek posiada duszę i ona po śmierci dalej prowadzi swoją egzystencję. Ale bali się jej powrotu na ziemię. I aby jej to uniemożliwić, wynosili zwłoki z chaty w sposób jak najbardziej skomplikowany. Na przykład nogami do przodu. Skąd my znamy współczesne powiedzonko, że kogoś wyniesiono nogami do przodu? A więc wiemy, skąd wzięło się w naszej kulturze powiedzenie, że ktoś został wyniesiony nogami do przodu. Nasi przodkowie, Słowianie, stosowali ten zwyczaj, aby zapobiec powrotowi duszy. Popatrzmy na kolejne zdjęcie, które okazuje rekonstrukcję bramy i wieży od wewnątrz grodu. Słowianie wierzyli, że w niektórych wypadkach dusza zmarłego może powrócić do świata żyjących w postaci upiora wysysającego krew z ludzi. Aby upiora unieszkodliwić,
Słowianie odcinali głowę od ciała i przebijali pierś trupa drewnianym kołkiem lub głowę żelaznym gwoździem. Oglądaliśmy film o panu Skrzetuskim. Jaki był jego tytuł? Chyba Ogniem i Mieczem, prawda? Kiedy jego ukochana, porwana przez bohuna, była gdzieś tam więziona u czarownicy, prawda? I potem, kiedy przyjaciele Skrzetuskiego odnaleźli miejsce, gdzie ta ukochana Skrzetuskiego jest więziona przez tą czarownicę, zapomniałem jej imienia, to gdy ją zabili, to Rzędzian, sługa Skrzetuskiego, przebił ją drewnianym kołkiem. Dlaczego? Aby jej dusza po prostu potem w jakiś sposób nienawiedzała ich. Popatrzmy dalej, a więc te zwyczaje były nawet praktykowane przez długi okres czasu już w Polsce katolickiej. Tutaj mamy rekonstrukcję chat mieszkalnych osady w Biskupinie. W okresie, w którym wśród Słowian grzebanie zmarłych stało się już powszechną praktyką, spalano niekiedy trupa podejrzanego o to, że jest wampirem. Stosowanie tych makabrycznych praktyk miało zabezpieczyć żywych przed natarczywością intruzów z tamtego świata. Kolejne zdjęcie popatrzmy. Tutaj widzimy rekonstrukcję chat mieszkalnych w Biskupinie. Stwierdzono, że osiedle składało się z ponad setki domów drewnianych, ustawionych w 13 rzędach wzdłuż 11 równoległych ulic. Słowianie, aby utrudnić powrót duszy do żywych, grzebali swoich zmarłych na cmentarzyskach z dala od grodu, za jeziorem, za rzeką, za bagnem, czyli w takich miejscach, z których trudno byłoby dostać się duszy z powrotem. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Domy w każdym rzędzie stykały się ze sobą szczytami i były przykryte wspólnym dachem. Wśród Słowian śmierć męża była jednocześnie końcem życia jego żon. Należy pamiętać o tym, że Słowianie praktykowali poligamię, czyli wielożeństwo. Gdy więc zmarł mąż, jego żony dobrowolnie odbierały sobie życie. Wierzyły one, że w ten sposób będą mogły dalej towarzyszyć swoim mężom w zaświatach. Popatrzmy dalej. Domy mieszkalne składały się z izby głównej, z kamiennym ogniskiem po środku i oddzielnej, osobnej sypialni. Przedsionek zajmował całą szerokość domu i w zimie w tym przedsionku, do którego zaraz wchodzono, po prostu trzymano bydło. Pseudo-Maurycy. To był historyk żyjący na przełomie VI-VII wieku. A więc Pseudo-Maurycy tak napisał o słowiańskich kobietach. I tutaj cytuję. Wiele z nich śmierć męża za własny koniec uważa i dobrowolnie same się duszą, nie uważając wdowieństwa za życie. Ale o samobójstwach żon słowiańskich nad grobem męża donoszą także inne wczesnośredniowieczne zapiski informatorów arabskich, i
oczywiście innych. Na przykład Ibn Rostecha z X wieku, także niemieckich, żydowskich. Popatrzmy dalej. Temu zdjęciu przyjrzyjmy się troszeczkę dłużej. Domy były zbudowane z dębowych belek. Fachowo te belki nazwane są bierwiona. A więc domy były zbudowane z bierwion dębowych. Poziomo, jak widzimy, układanych na sobie, czyli tak zwanych sumików. I były one w końcu zwężone, dlatego że ich końcówki musiały się zmieścić w pionowych wyżłobieniach, czyli tak zwanych pazach wykonanych w pionowych słupach zwanych łądkami. A więc jeszcze raz, te dębowe belki to bierwiona. Te poziomo poukładane belki tworzące ścianę domu to sumiki. Są one w swoich końcach zwężone, ponieważ te zwężenia wchodzą w wyżłobienia zwane pazami. Te pazy wykonane są w pionowych słupach zwanych łądkami. Ale popatrzcie jeszcze dalej. Żeby zabezpieczyć podstawę łądki przed próchnieniem i zmurszeniem, okrywano jej dolną część, zarówno podziemną, jak i nadziemną, wbitymi w ziemię kołkami, tak jak tutaj widzimy. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj na zdjęciu widzimy, w jaki sposób te długie rzędy połączonych z sobą chat mieszkalnych zabezpieczano przed osiadaniem w gruncie i odchyleniami od poziomu. Przez łądkę, jak widzimy na zdjęciu, w jej dolnej części przechodzi dźwigar dębowy. I za pomocą okrąglaków i za pomocą klinów te chaty podnoszono albo opuszczano. I tutaj właśnie widzimy ten dębowy dźwigar, który przechodzi przez otwór w łądce i widzimy, jak właśnie tymi okrąglakami, klinami albo popuszczano, albo dobijano, podnosząc albo opuszczając całą konstrukcję. Bardzo pomysłowy sposób. Popatrzmy dalej. A to jeden z odkrytych i zrekonstruowanych pieców we wczesnosłowiańskiej osadzie w Biskupinie. Pewien dziejopisarz Ibn Fadlan wspomina o składaniu do grobu razem ze zwłokami pana uśmierconych w tym celu jego sług, jeńców i niewolników. Należy pamiętać, że wtedy wśród Słowian istniało także niewolnictwo. Oczywiście, że tak. I ci niewolnicy, ci słudzy byli uśmiercani, gdy zmarł ich pan, i chowani gdzieś tam razem z nim, czy w pobliżu jego. Wiara Słowian w życie pozagrobowe wpływała nie tylko na rozwój obrzędów ku czci zmarłego, ale Słowianie pod wpływem tej wiary skłonni byli, co też czynili, zaopatrywać zmarłych w dary grobowe. Ale to zresztą czyniono chyba w każdej kulturze starożytnej, a najwybitniejszym przykładem są starożytni Egipcjanie, którzy do grobowców swoich zmarłych faraonów czy dostojników, urzędników umieszczali tam, wkładali całą zastawę grobową, chociażby
słynny grób Tutenchamona, odkryty w Dolinie Królów. Słowianie przygotowywali na grobach posiłki z charakterystycznym jajkiem, do których zapraszali swoich zmarłych przodków. I teraz już wiemy, dlaczego w obecnych praktykach religijnych w Polsce tak często mamy do czynienia z jajkiem. A także skąd wziął się praktykowany w naszym kraju, może nie we wszystkich jego regionach, zwyczaj zanoszenia na groby podczas Wielkanocy i Bożego Narodzenia części potraw ze świątecznych stołów. Widziałem to na własne oczy. Nieraz mówiłem do mojej małżonki, choć w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chodźmy na cmentarz, najemy się sernika, makowca czy jakąś kiełbasę, prawda? Ale to jest nadal w różnych rejonach kraju w mniejszym, większym stopniu praktykowane. Słowianie na cmentarzach, które nazywali żalnikami, a więc cmentarze to były żalniki, rozpalali ognie. Ale po to rozpalali, aby dusze mogły się przy nich zagrzać, bo było im zimno na jesieni, w zimie, wiosną. I stąd, proszę Państwa, do naszych czasów przetrwał w naszym kraju zwyczaj zapalania na grobach zmarłych ognia. Oczywiście ten ogień zredukowany został do znicza, świecy, ale to jest echo i pozostałość właśnie praktyk naszych przodków Słowian, którzy w ten sposób chcieli zabezpieczyć duszę przed zmarznięciem. Słowianie przygotowywali dla zmarłych także łaźnie, w których dusze mogły zażyć kąpieli. A więc Słowianie uważali, że dusze zmarłych w tych zaświatach potrzebują także pewnych rzeczy, które potrzebują zmarli. Przepraszam, którzy potrzebują żywi za swojego życia. Popatrzmy dalej. W niedalekim muzeum archeologicznym, zgromadzono i zabezpieczono cenne znaleziska archeologiczne dokonane w Biskupinie. No i tutaj mamy jeden ze słowiańskich grobów odkryty na tym terenie. Podczas biesiad i uczt Słowianie zastawiali przy stole wolne miejsca zarezerwowane dla dusz zmarłych. I popatrzcie, teraz możemy się domyślać, skąd się wziął zwyczaj w naszym kraju zostawiania jednego wolnego miejsca przy stole dla rzekomo niespodziewanego gościa. Ten zwyczaj praktykowali Słowianie. To jedno miejsce było zarezerwowane dla duszy zmarłego, gdyby przybyła. Popatrzmy dalej. Widzimy ten grób, zdjęcie tego grobu, także widzimy jego wnętrze. Wewnątrz grobu widzimy równo poukładane gliniane urny z prochami spalonych zmarłych członków rodziny. Tych urn mamy tutaj sporo, a więc jest to grób wielorodzinny, zakładając, że jedna taka urna to jeden zmarły. Słowianie świat pozagrobowy nazywali nawią. Dusze zmarłych nazywali dziadami i babami. Popatrzmy dalej. Tutaj widzimy
lepsze zdjęcie tego samego grobowca. Mamy tutaj podwójny szereg urn z prochami zmarłych. A więc ponad 10 osób pochowanych zostało w tym grobie. Słowiański kult zmarłych przodków, mieszkańców pozagrobowej Nawi był nastawiony na obsługę dusz zmarłych, dziadów i bab, domagających się od żyjących potomków pożywienia i ogrzania. Dlatego Słowianie zapraszali co pewien czas dusze do domu, gdzie karmiono je dla zjednania sobie ich życzliwości. Dziadom i babom zastawiano uczty pogrzebowe. Obecnie te dawne praktyki, wydaje mi się, że katolicyzm przekształcił na zwyczaj zamawiania mszy w intencji zmarłego za dobro jego duszy. Popatrzmy dalej. Słowianie cztery razy w roku obchodzili tak zwane dziady. Późno wieczorem zaścielali stół śnieżno-białym obrusem, tak jak to się czyni i obecnie, a gospodarz wychodził na obejście i zapraszał dziady na ugoszczenie przy stole, na którym zastawiano ucztę siedmiu dań. Popatrzmy dalej. Tutaj na zdjęciu widzimy inny rodzaj pochówku praktykowany przez Słowian. Gliniana urna z prochami zmarłego umieszczona jest w ziemi, nakryta jest dużym garnkiem i dopiero nad tym sypano mogiłę lub kurhan. Poznając więc wierzenia naszych przodków, Słowian, bo przecież od nich pochodzi nasz naród, zauważamy, że wiele obecnych praktyk i zwyczajów religijnych pochodzi właśnie od nich. Ale nie mają one nic wspólnego z Chrystusem. Nie mają też żadnego biblijnego uzasadnienia. Podczas dziadów, całą noc ucztując, dla zaziemskich gości osobne naczynia i łyżki kładziono. Były też uroczystości bab, ale o wiele skromniejsze od dziadów. Podczas świąt dziadów i bab, przebrani w skóry jeleni lub koni, młodzi przyozdabiali sobie głowy maskami. Dlatego zwano ich maszkarnikami, chwistami lub skomrochami. Ze źródeł historiografii czeskiej wynika, że istniały też plastyczne wyobrażenia tych dusz zmarłych, tych dziadów, w postaci tak zwanych dziadków. Były to niewielkie figurki, które można było zabierać z sobą podczas przenoszenia się z miejsca na miejsce. Dziejopisarz arabski Ibn Fadlan wspomina właśnie o takich niewielkich, przenośnych figurkach dziadków, figurkach kultowych wyrzeźbionych z drewna, którym Słowianie wschodni składali ofiary, wożąc je z sobą. Słowianie wierzyli, że dziady były ściśle zespolone z dobrym, opiekuńczym duszkiem, który był nazwany ubożem. Uboże opiekował się domostwem. Helmold to był niemiecki kronikarz z XII wieku. Te słowiańskie figurki dusz zwanych dziadkami określał mianem rzymskich penatów, twierdząc,
że całe ich mnóstwo zaludnia słowiańskie pola i ogrody. A więc Słowianie głęboko byli przekonani w istnienie życia po śmierci, praktykowali ogólnie rzecz biorąc te obrzędy, które przedstawiłem. A teraz spróbujmy sobie wszystko to, co przedstawiłem, o czym opowiedziałem, porównać z naukami Pisma Świętego. A więc, moi drodzy, na samym początku pragnę stwierdzić, że wiara Słowian w nieśmiertelność duszy ludzkiej i życie pozagrobowe stoi w zupełnej sprzeczności wobec nauk Pisma Świętego i podstaw chrystianizmu, przynajmniej pierwszych chrześcijan. Przede wszystkim Pismo Święte uczy, że nie istnieje żadna forma życia po śmierci. Zmarły znajduje się w stanie zupełnego niebytu, nieistnienia, bez jakiejkolwiek świadomości. Ulega całkowitemu unicestwieniu materialnemu i duchowemu. Chciałbym tutaj powołać się na dwa teksty biblijne, aczkolwiek jest ich w Piśmie Świętym o wiele więcej. Wybrałem Psalm 146 i w Psalmie 146 pragnę przeczytać wersety 3 i 4. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Tekst biblijny mówi, że gdy człowieka opuszcza duch, czyli ta energia witalna, to życie, to w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego, a on sam wraca do prochu swego. A więc stan niebytu, nieświadomości, nieistnienia. Innym ciekawym tekstem zapisanym na kartach Pisma Świętego jest ten zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona, w Biblii Tysiąclecia, w Księdze Koheleta i tam 9 rozdział i czytam wersety od 5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Natchniony tekst biblijny wyraźnie tłumaczy, że zmarli o niczym nie wiedzą, czyli są w stanie zupełnej nieświadomości, niebytu. Ich imię idzie w zapomnienie, bo kto pamięta, kto wie, jakie osoby zostały pochowane w tych kurhanach. Minęło ponad 1000 lat. To wszystko jest owiane mgłą tajemnicy, tonie w mrokach przeszłości. Tekst biblijny mówi, że zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. Zmarli nie istnieją, a więc nie istnieją także ich uczucia, odczucia, miłość, nienawiść i tak dalej. Nie mają w niczym udziału z tego, co się dzieje pod słońcem. Popatrzcie, jak precyzyjnie Pismo Święte określa stan umarłych. I Pismo Święte zdecydowanie nie zgadza się z powszechnie przyjętymi, ogólnie wierzeniami w jakąś formę dalszego istnienia po śmierci, czy to duszy, która udaje się do piekła, do nieba lub do czyśćca. Pismo Święte temu zaprzecza.
To nie jest biblijne. Dlatego w Nowym Testamencie Jezus Chrystus i apostołowie określali śmierć snem. Tu chcę przywołać na pamięć fragment Ewangelii Jana i w Ewangelii Jana rozdział 11, gdzie jest opisane zmartwychwzbudzenie Łazarza. Pan Jezus przebywał w tym czasie w Galilei, gdy Łazarz w Betanii zachorował i zmarł. Gdy ta wieść do Jezusa dotarła, Pan Jezus ze swoimi uczniami ruszył do Betanii. I tutaj między Panem Jezusem a Jego uczniami wywiązała się następująca rozmowa. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, gdzie śmierć jest określana mianem snu. Gdy zmarła córka przełożonego synagogi w Kafarnaum, Jezus powiedział: ona nie umarła, ona śpi. Apostołowie używają terminu sen na określenie tych, którzy zmarli i czekają na powrót Pana Jezusa. W świetle Pisma Świętego słowiańskie wierzenia w życie pozagrobowe i różne praktyki obsługi dusz zmarłych przodków są nieuzasadnione. Ale z drugiej strony stanowiły one podstawę zakazanych przez Biblię spirytyzmu, magii i czarów. Pismo Święte uczy, że sen śmierci wszystkich ludzi zakończy się zmartwychwstaniem. Zmartwychwstaną i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. W starotestamentalnej księdze proroka Daniela, w 12 rozdziale i wersecie 2, mamy następujący zapis. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Jedni obudzą się do żywota wiecznego, drudzy obudzą się na hańbę i wieczne potępienie. Pan Jezus musiał dość dobrze, sądzę, znać księgę Daniela, więc prawie taką samą wypowiedź czytamy w Ewangelii Jana. W rozdziale 5, wersety 28 i 29, gdzie Pan Jezus zwraca się do słuchaczy tymi słowy: nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Gdybyśmy głębiej wnikali w Pismo Święte, dowiedzielibyśmy się, że losem ostatecznym zmartwychwstałych sprawiedliwych będzie życie wieczne. I to też tu jest zawarte. Natomiast niesprawiedliwi zmartwychwstaną na sąd ostateczny. I jego wyrokiem pozbawieni zostaną życia wiecznego, czyli poniosą śmierć drugą, wieczne unicestwienie. Tu chciałbym się odwołać do Księgi Apokalipsy, rozdziału 20. Bo właśnie w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 12, mamy opisaną scenę sądu ostatecznego. Jan opisał ją następująco.
I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Moi drodzy, Jan pisze, że widział wielki biały tron, na tym tronie zasiadającego Boga. Przed tronem widział ogromne rzesze zmartwychwzbudzonych, zmarłych. Zmarli oni z różnych zakątków globu ziemskiego. Tutaj tekst biblijny mówi, że piekło ich wydało, piekło, czyli grób. Morza ich wydały, bo przecież ile istnień ludzkich pochłonęły morza, kiedy tonęły statki podczas wojen, sztormów czy innych katastrof morskich. I ci wszyscy ludzie niesprawiedliwi, właśnie niesprawiedliwi, stoją przed obliczem Boga. Bo sąd ostateczny dotyczy tylko i wyłącznie niesprawiedliwych, czyli tych, którzy odrzucili Boże zbawienie, którzy nie skorzystali z Bożego przebaczenia, którzy nie uwierzyli w krew Chrystusa. Bo ci, którzy uwierzyli i skorzystali z Bożego przebaczenia, zostali objęci amnestią i grzechy zostały zmyte krwią baranka. A więc oni nie są sądzeni. Są sądzeni ci, którzy odrzucili Boże zbawienie, Bożą sprawiedliwość. Księgi nieba otwarte, ich życie porównane z zapisami w księgach niebios. I potem oni wszyscy są wrzuceni do jeziora ognistego. Ktoś by powiedział, że owo jezioro ogniste to jest właśnie piekło. Nieprawda. Czytajcie dokładnie tekst biblijny. W 14 wersecie Jan dokładnie zapisał, że jest to symbol wiecznej śmierci, wiecznego nieistnienia. I śmierć i piekło, pisze Jan, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Wszyscy umieramy pierwszą śmiercią. Wszyscy. Bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Ale wszyscy z tej pierwszej śmierci zmartwychwstaniemy. Sprawiedliwi do życia wiecznego, niesprawiedliwi na sąd. I zostaną skazani na drugą śmierć. Czyli śmierć wieczną, bez żadnej nadziei zmartwychwstania. Jest to całkowite unicestwienie. W 21 rozdziale Księgi Apokalipsy i wersecie 8 Jan zapisał: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójców, i wszeteczników i czarowników, i bałwochwalców i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wyraźnie zapisane jest, że to jest śmierć druga, śmierć wieczna. Biblijna prawda o zmartwychwstaniu, życiu wiecznym, sprawiedliwych, sądzie ostatecznym i unicestwieniu niesprawiedliwych była zupełnie Słowianom nieznana. Jeśli chodzi o sposób pochówku zmarłych, grzebania czy kremacji, Pismo Święte w tej kwestii milczy.
Kościół rzymskokatolicki w 1866 roku potępił kremację pod karą ekskomuniki. Ale 98 lat później, czyli w 1964 roku, anulował ten zakaz, dopuszczając kremację. Z wyroku Boga obwieszczonego Adamowi po upadku w grzech można wnioskować, że kremacja jest dopuszczalna na równi z grzebaniem. Znamy wszyscy doskonale wypowiedź Boga do upadłego Adama, gdzie Bóg mówi: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czy ciała zmarłych obrócą się w proch wskutek działania ognia, czy wskutek naturalnego rozkładu? Finał jest jednakowy. Natomiast Bóg zabronił przesadnych praktyk w obrzędach żałobnych. Na przykład w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Księdze Mojżesza, w rozdziale 19 i wersecie 28 znalazłem taki zapis. Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Jam jest Pan. Były takie praktyki w świecie starożytnym, że w tej rozpaczy, w tym praktyce opłakiwania zmarłego, czyniono sobie nacięcia na ciele. Tu jest też ciekawa rzecz. Bóg zabronił nakłuwać skórę, napisy. Czyli popatrzcie, tak popularny dzisiaj tatuaż, to jest już taka boczna dygresja, jest niezgodny z Bożą wolą. Bogu nie podoba się czynienie tatuaży. Tak tutaj jest zapisane. Ale wróćmy do tematu. Samobójstwa żon zmarłych mężów praktykowane przez Słowian są w świetle Pisma Świętego, w świetle nauk Biblii nie do przyjęcia. Oczywiście Pismo Święte nie pochwala samobójstwa. Jest ono wykroczeniem szóstego przykazania dekalogu, gdzie Pan Bóg wyraźnie powiedział: nie będziesz zabijał. Aczkolwiek jestem daleki od potępiania takich ludzi, zostawiam to Bogu. Samobójstwa żon zmarłych Słowian są tym bardziej nie do przyjęcia z tego tytułu, że Bóg nakazał dbać o wdowy, nakazał je wspierać. Na przykład w drugiej księdze Mojżesza, czyli w księdze Wyjścia, w 22 rozdziale chcę przeczytać następujący zapis od wersetu 22, gdzie Pan Bóg mówi: nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jest podobny tekst w Nowym Testamencie, w liście Jakuba, w 1 rozdziale i wersecie 27, gdzie czytamy, co następuje. List Jakuba, 1 rozdział, werset 27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A więc te kobiety miały być otoczone opieką. Ale w ogóle poza tym kobieta po śmierci męża, zgodnie z naukami Pisma Świętego, może powtórnie wyjść za mąż. Nie ma tu żadnego problemu. Natomiast praktyka uśmiercania i grzebania razem ze zmarłym słowiańskim panem, jego sług i niewolników, była bez wątpienia zbrodnią.
Z tym, że ta zbrodnia wypływała z nieznajomości woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym. Słowianie w tamtym czasie przecież jeszcze nie byli chrześcijanami, nie znali tych wartości biblijnych i bardzo często praktykowali sprzeczne z Biblią różne zwyczaje. I tak, moi drodzy, doszliśmy do końca naszego rozważania. Następnym razem się spotkamy, spróbujemy temat pociągnąć i wyjaśnić inne kwestie związane z problematyką śmierci, stanu umarłych, przemijania, tego, co na ten temat uczy Pismo Święte. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego.